Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku podcastu. Rozmawiamy z panią Marią Wąszewską-Berlińską. Dobrze zapamiętałem ostatniego podcastu, a raczej mi pomogłaś. Na temat, który chcieliśmy dzisiaj poruszyć, to jest temat, jak zwracać uwagę. Tu pani Maria podpowiada mi, czy zwracać uwagę, ale zacznijmy od tego, jak zwracać uwagę, ponieważ to jest taki temat, to jest takie zjawisko, które jest, wydaje się, takie immanentne dla rodziców i nauczycieli, bo kojarzy się z taką podstawową działalnością wychowawczą. Zwrócić uwagę, tak podprostować, naprostować, powiedzieć jak i już ten młody człowiek będzie działał. Więc Mario, co byś powiedział na takie pytanie, takie bardzo, może czasami zbyt proste, jak zwracać uwagę? To ja na to odpowiadam, jak mnie często rodzice o to pytają. A czy uważasz, że w ogóle powinieneś zwracać uwagę? No oczywiście. No to wtedy ja bym powiedziała, nie jak zwracać, ale kiedy, w jaki sposób, czy w ogóle i tak dalej. Że to nie jest taki prosta odpowiedź. Ale można jak zwracać uwagę. Jeżeli już mam odpowiedzieć, jak moim zdaniem zwracać uwagę, to mi się wydaje, że to jest trudna sztuka. Żeby mądrze zwracać uwagę, jeżeli już w ogóle zwracać uwagę. Ja jestem zwolenniczką innych metod, ale jeżeli już ktoś potrzebuje, dlatego że zwrócenie uwagi musi mieć, po pierwsze, moim zdaniem musi zawierać dwa elementy. Pierwszy, nie może być w tym oceny. To jak zwrócić uwagę bez oceny? Oczywiście, że można. A druga rzecz, musi zawierać element pozytywny dla osoby, której się zwraca uwagę. Krótko mówiąc, dziecko robi jakiś błąd. Mówimy, no i widzimy ewidentnie błąd. Robi coś, co żeśmy się umówili, że się w naszym domu czy w naszej szkole nie robi. Wiemy, że to dziecko wie, że nie powinno tego zrobić, a na naszych oczach to robi. No i poczujemy taką potrzebę, że absolutnie nie mogę obojętnie przejść, bo co by to o mnie świadczyło, jak ja widzę to i obojętnie przechodzę, no to jakby mój autorytet na tym cierpi i słusznie, to jak to zrobić? To oczywiście po pierwsze nie mówimy, i co ty robisz, jak tak się zachowujesz, przecież wiesz, że tego nie wolno i tak dalej. Idziemy takim starym schematem. Nawet jak nie wyzywamy nieprzecznie czy ordynarnie, ale na pewno ma w tym element oceny, czyli ocenia osobę, a nie czyn. To, co zrobiłeś, synku, Krzysiu i tak dalej, nie jest zgodne z tym, co żeśmy ustalili, co? No bo w domu też coś ustalaliśmy, czy na to żeśmy się zgodzili. Nie atakujemy charakteru dziecka. Nie atakujemy charakteru nikogo, dziecka dorosłego, każdej osoby. Możemy zwracać uwagę dorosłemu też. Ale można powiedzieć, że dorosły albo jest bliski, albo daleki. Możemy powiedzieć, jak obcym zwracać uwagę też, nie? To przede wszystkim mówimy o tym, to nie jest to, na co żeśmy się zgodzili. Ja nie mogę się zgodzić, żebyś to robił, bo żeśmy się umówili na to, że tego nie będzie. Że w naszej szkole, czy w naszym domu, nie wiem, na przykład nie kopiemy brata. Nie. Leżącego. Nawet stojącego. A to widzę, muszę zareagować. Ja wiem, synku, że się wkurzyłeś, że coś i tak dalej, ale to jeszcze jest drugi element tego wszystkiego, jak później rozwiązać cały problem. Ale wierzę, że ci się następnym razem uda. Nie, uda tego nie zrobić. Albo co takiego ci potrzebujesz, żeby synek tego nie powtarzać? Jak ci mogę pomóc, żebyś tego nie powtarzał? Żeby ci było łatwiej? Żebyś tego brata nie kopał? A bo on, bo to przez niego, bo on mnie sprowokował, bo to w ogóle... Dobrze, okej. Może on cię sprowokował. Ja nie twierdzę, że tu jesteś jedyny winny, ale ja teraz z tobą rozmawiam. I ciebie pytam, co możemy zrobić? Żeby to się nie powielało, bo następnym razem znowu będę na ciebie zły. Czyli sugerujesz tak naprawdę, że w jakiejś mierze ta uwaga, która się pojawia, o ile to nie jest, ja abstrahuję od takich uwag, prawda, że ktoś chce biec na czerwonym świat i jedzie samochód, no to wtedy go łapiemy za rury, tak, nie wolno, prawda, uważaj po prostu, prawda, ja nie mówię o takich uwagach, o takich bardziej wychowawczych, że
też powinno się mieć trochę więcej czasu w ogóle wypowiadając ją, bo ona może się przekształcić w pewien rodzaj krótkiego dialogu. Później może być w ogóle rozmowa na ten temat, tak. Prawda? Bo jakby dalszy ciąg, no on cały czas jest zburzony, bo on się czuje pokrzywdzony nawet moją tylko bez oceny uwagą, no bo tak naprawdę go sprowokował na przykład brat i to tak go długo prowokował, że w końcu mu oddał, nie? Ja mówię, okej, to porozmawiajmy, co się stało. Ale to już idzie w inną... Czyli trzeba mieć refleksję na tym, że trzeba mieć troszeczkę wygospodarowanego czasu. Mówię, że, nie dam o godzinie, ale dosłownie parę minut. Może więcej czasu to zająć. A jeżeli chodzi o przestrzeń, czy powinniśmy uwagę, bo niektórzy mówią tak, czy więcej będzie ludzi ci usłyszy, tym lepiej, jak wszyscy zobaczą to, co ja ci mówię, czy raczej starać się, żeby tą uwagę powiedzieć tylko tej osobie, albo żeby to było bardziej tak, czy na forum, czy unikać. To jest chyba bardzo sytuacyjna rzecz, prawda? Bo na przykład z tym kopaniem brata, oni są tak wściekli, a to przynajmniej on jest tak wkurzony, tak wściekły, kopią te brata. Ja mówię, nie mogę się zgodzić na to, że ty brata kopiesz, bo żeśmy się umówili z tego w domu, nie, ale jesteś teraz wściekły, porozmawiamy o tym później. Mhm. Nie ma co rozmawiać z wściekłym dzieckiem, bo ono nie będzie dialogować, to wiemy o tym. Nie rozmawia się z nikim, ani ja jak jestem wściekła nie rozmawiam z mężem, bo to nic nie da, tak prawda, ani z dzieckiem, bo ono, a już najgorzej jak jeszcze rodzice mówią w tym momencie, przeproś brata, koszmar, przepraszam, ale ładnie to powiedz, już nie będę tego ciągnąć, bo to... Koszmar jest coś takiego. I zostawiamy, żeby dziecku przeszło i mnie też przeszło. Ale musimy do tego wrócić, bo to jest ważne, bo często nie wracamy do takich rzeczy. Synek, miałeś dzisiaj trudną sytuację z bratem. Co się takiego wydarzyło? Pytamy synka. I on mówi, no bo on mnie prowokował cały czas i tak dalej i w końcu ja nie wytrzymałem. No i co zrobiłeś? No i go kopnęłem. Nie? Wtedy, ale czy twoim zdaniem to było dobre, czy nie? Czy zgodne z tym, cośmy ustalili, czy nie? Ale to jego... Owszem, ja z nim... Wiesz, że ja porozmawiam też z bratem. Teraz rozmawiam z tobą. No, nie było dobre. Na przykład. I na końcu mogą być, w zależności, jak to było. No, ale ja... Bolało go, bolało. Było to przykre. Jak to naprawisz? Ale generalnie, rzecz to jest bardzo ważne, bo to chcę powiedzieć rodzicom, że to ma zrobić dziecko, bo co my robimy? Wiesz, synek, że się bardzo brzydko zachował. Ja rozumiem, że Jacuś cię zdenerwował, bo cię sprowokował, ale ty mu oddałeś, omawialiśmy się na to, synku, że nie kopiemy w naszym domu takich rzeczy, nie robimy. To było bardzo nieładne, synku, bardzo nieładne. I w ogóle mnie zdenerwowałeś i takich rzeczy się nie robi, bo to było brzydko. I w ogóle niewłaściwe. I uważam, że powinieneś teraz to naprawić i zrobić to i to i to. Co rodzic zrobił? Opisał, co się stało, zdiagnozował, czy zwartościował i powiedział, jak ponieść konsekwencje. To jak sobie myślił, to niech sobie robi, nie? Nic to dziecku nie daje. Nic! Nie zostaje żaden ślad. To musi zrobić dziecko. To tu dwie kwestie, jakby, które poruszyłaś, żeby tak wyłapać z tego, że przede wszystkim ta uwaga powinna być na nią troszkę czasu, ale powinna być mimo wszystko krótka, bo zwykle jest w emocjach i tego, który zwraca, i tego, wobec którego coś tam się dzieje. Druga rzecz to, że powinna być w spokojnym momencie zamknięta i to zamknięcie bardziej ma się odbyć jakby w kontekście pewnych pytań i pomóc dziecku do tego dojść w ten czy bardziej bliski sposób, jak mu się uda, a nie starać się jakby mu odpowiedzieć jakby jakąś prawdę wiary, którą tu nawet ustaliliśmy, ale jest tylko jakby twoją taką frazą powtarzaną, bo to i tak nic nie przyniesie. Można równie dobrze tego nie powtarzać. Mnie się wydaje, że bardzo ważnym elementem również takiej rozmowy jest taki akcent w rozmowie z dzieckiem, który on odbiera w drugim tle jakby, czy w przekazie niewerbalnym, jak również w tonie i w sposobie, ja wierzę, że ty sobie z tym poradzisz. Ja wiem, że następnym razem będzie ci łatwiej. Czyli taki przekaz... Synek, poradzimy sobie z tym problemem. Coś musi być jakby taki... Dziecko to odbiera. W moim życzliwym nastawieniu, w moim sposobie mówienia do dziecka.
To jest bardzo ważne, bo jeżeli my mówimy z tobą, to po prostu można ci mówić i mówić i mówić i mówić. I ciągle to samo, synek, przecież kurna, chyba jesteś nie głupi, chyba jesteś inteligentny chłopak i chyba w końcu powinieneś zrozumieć, że tak nie powinno i to tobie nie służy i bratu nie służy. I przede wszystkim to, jak tak możesz się zachowywać. No koniec. Koniec. Bo on jest głupi. Beznadziejny, głupi i tak dalej. Rodzice we mnie nie wierzą i mają rację. Jak jestem głupi, beznadziejny, to głupie i beznadziejnie robię. A powiedz mi teraz tak, ale jak zaczęłaś o tym rozmawiać, zaczęliśmy zadać sobie to pytanie, jak zwracać uwagę, to ty bardzo tak szybko się żachnęłaś, powiedziałaś, no tak, odpowiem na to pytanie, ale tu są jeszcze dwa takie pytania, czy w ogóle i kiedy, prawda? I czy uważasz, że zwraca się uwagę za często? Oczywiście, tak uważam. Czym więcej, tym częściej. To jest samo nakręcająca się spirala. Mhm. Czym więcej zwracam uwagę, tym się to gorzej. Tym więcej byś miała powodów, żeby zwracać kolejną uwagę. Tak. Oczywiście to nie znaczy, że w ogóle nie zwracamy, bo to nie o to chodzi. Mhm. Ale trzeba mądrze to robić. I właśnie mówię, nie oceniając, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Nie może być, może ja się odwołuję do faktu, do tego, co się wydarzyło, do tego, co dziecko zrobiło, a nie jako jest. No i mówię ci i mówię już tyle razy. Nawet nie trzeba krzyczeć, synek, tyle razy ci powtarzam, żebyś tego nie robił, kochany. A ty znowu, misiu, to robisz. No dlaczego to robisz? Czemu mamy nie słuchasz? I mama se idzie, a dzieciak siedzi. A tak taka mantra idzie. I już wie, że co? Że nie słucha, że mama jest niezadowolona, że tego, bo on jest beznadziejny. No tak, ale powiedz mi taką rzecz. W takim razie jakiś rodzice nas słuchają, prawda? I pewnie nauczyciele też. I zadając takie pytanie, no dobrze, to w ogóle mam mu nie zwracać uwagi, ale tak technicznie rzecz biorąc, powiedzieć, bo czasami tak potrzebujemy, my jako dorośli też tak łopatologicznie, powiedzieć sobie, nie wiem, spróbujmy wobec naszego dziecka następnego dnia mówić połowę uwag mniej. Bo to jest czasami pewien taki głupi nawyk, bo on jest taki bardzo naiwny i prymitywny nawyk. Czym więcej powiem słów, albo czym więcej razy zwrócę mu uwagę, tym on będzie się lepiej zachowywał. To nie działa. Tak zgodzić się ze mną? Nie działa. Ja powiedziałam taką alternatywną rzeczą, jest to powiedzenie dziecku, jakby warto było zrobić. Ja myślę, że następnym razem jakby tego było, to by było lepiej. Ale czy w każdej okazji, kiedy uznajemy, że coś jest, mogło być inaczej, czy za każdym razem zwracać uwagę, w ogóle odnosić się? Ja myślę, że też, że bardzo ważne jest coś takiego i że to musi być prawdziwe, autentyczne. Czyli każdy z nas jako nauczyciel, dorosły, rodzic musi w sobie znaleźć odpowiedź, co ja uważam za bezwzględnie konieczne. Bo inaczej to będzie sztuczne i nieprawdziwe. Co, oczywiście, że to się różni między nami. Nie? Od wychowania zależy od wielu rzeczy. Od temperamentu. Ale mimo wszystko, czy to na... Mnie się bardzo podoba te sita Sokratesa. Czy to jest prawda? Mhm. Czy to jest dobro? Świetne. Prawda? Prawda. Dobro. Zwrócenie uwagi ku lepszemu. I czy to jest konieczne? Mhm. I tu jest już interpretacja. Co to znaczy koniecznie? Czy to na pewno przyniesie efekt, o jakim ci chodzi? Bo w jakiejś mierze, mam wrażenie, my uwagami ciągle komentujemy. Tak naprawdę uwagi są nieustającym komentarzem. Nie spełniają zawsze roli uwag, tylko komentarza, który musimy wygłaszać jako rodzice czy nauczyciele. I czy to właśnie nie jest tak, że gdy tak z czysto technicznego punktu widzenia z tych komentarzy się pojawia zbyt dużo, to przestaje nasz odbiorca, dzieci, uczniowie być w ogóle wrażliwi na te komentarze. I w ogóle nie słuchają. Dzieci nie słuchają rodziców, bo to już jest, to płynie, że tak powiem, komentarz. Czasami mężowie żon nie słuchają, tak, prawda? Kiedy cały czas jest taki słowotok różnych uwag, komentarzy i odwrotnie, żony mężów. Oczywiście, tak. To jest właśnie taka dewaluacja tej komunikacji. To jest bardzo smutne, ale w każdym bądź razie ja myślę, że to jest bardzo ważne, że to jest konieczne. Co to znaczy konieczne? Czy taki sposób, czy to zwrócenie uwagi prowadzi do tego, co ja chcę osiągnąć? Czyli zmniejsza
uwrażliwia dziecko, ono się lepiej zachowuje, wycofuje się z zachowań tych, których nie lubimy. Często zwracamy, ono jest coraz gorzej się zachowuje. Absolutnie nie widać, że to działa. To po co? To znaczy, że nie jest konieczne. To znaczy, że trzeba inaczej. To, że może to jest prawda i dobro, ale widocznie nie tak. Nie w tą stronę, nie tak. Bo to jest bez sensu, tak, ponieważ to powiela tylko zachowania, tak, nie skraca. Bo ja pamiętam kiedyś taką rozmowę tam u nas w jakimś miejscu w szkole, kiedy jakaś mama bardzo się żaliła, że jak wchodzi z dzieckiem do sklepu, to ciągle musi zwracać uwagę, bo on za wszystko szapie, za każdą rzecz na półce. I co ona ma zrobić? I pamiętam, taki nasz szkolny psycholog powiedział tak: nie wchodzić z nim do sklepu. No bo jeżeli stajesz go w sytuacji, kiedy widzisz, że on nie jest w stanie sobie poradzić i za wszystko zdejmuje w tym czasie, w tym momencie, to po pierwsze wyobraź sobie, czy znasz 30-latka, który podchodzi i ciągle zdejmuje wszystko z półki? Nie, czyli generalnie przejdzie mu. A czy masz jakiś pomysł, żeby to chodzi do sklepu, kiedy nie musisz z nim wchodzić? I chodzi o to, że my czasami prowokujemy sytuacje, w których jakby wpuszczamy dzieci, a później mamy nieustające pretensje, że one coś robią albo że czegoś chcą. Jeżeli wchodzi do sklepu i jest w momencie takiego etapu swojego życia, jest jakimś szalonym trzylatkiem, że wszystko chce, no to może zrobić mu przerwę wchodzenie do sklepów albo wchodzić z nim do marketu budowlanego, oczywiście, a nie do spożywczaka, tak, gdzie są cukierki. Też ryzykowne, tak. Ale generalnie chodzi mi o to, że my powinniśmy się reflektować jakby czasami o krok wcześniej, zanim coś się wydarzy, a później dziwić się, że musimy nieustająco powtarzać coś albo stajemy w trudnej sytuacji, no bo weź zabroń dziecku, które chce wszystkiego dotknąć, dotykania w sklepie. Oczywiście to jest jakby dorosły powinien przewidywać. Zawsze go może zaskoczyć sytuacja, że dziecko coś wyjdziemy i po raz pierwszy wszystko pozwala. Może pomyśleć, to był zły dzień. Drugim razem się to powtarza. Aha, to znaczy, że to już się może powtórzyć. I teraz ja zanim wyjdę z domu muszę się zastanowić, że on może to i to zrobić. Co ja mogę, żeby się tak nie stało? Czy właśnie nie pójść do sklepu bez niego? Czy może z nim rozmawiać? Bo to bardzo często można powiedzieć: synek, no nie radzisz sobie. No właśnie, wchodzisz i tyle jest ciekawych rzeczy i byś chciał wszystko, ale jeszcze sobie nie potrafisz nie wziąć. To zostań z babcią czy z tatusiem. Mamusia zrobi sama zakupy. Jak już będziesz wiedział, że sobie poradzisz i że wytrzymasz, to mamie powiedz i pójdziemy, spróbujemy, czy już rzeczywiście sobie radzisz. I to wtedy dziecko wchodzi i można powiedzieć: niech zrobi tego dużo mniej. Synek, a poza tym widzisz, to on ma wyzwania, nie mama. Sobie, tak, poradziłeś sobie, ale wiesz, jeszcze troszkę, prawda? To co? Jeszcze parę razy zostaniesz, to już następnym razem na pewno sobie poradzisz, ale nie mówimy, że źle robi, brzydko czy coś. To jest jakaś umiejętność, której jeszcze nie posiada. Nie radzisz sobie, dlatego ja mówię, zwracanie uwagi dziecku. Uważam, że nie zrobisz źle, robisz to. Nie radzisz sobie z jakimś problemem. Możesz sobie nie radzić, ale ja wierzę, że się tego nauczysz. To jest też zastępcza metoda. Nie zwracania uwagi, tylko pokazywanie dziecku, że sobie z czymś nie radzi. Jeszcze nie umiesz wyłączyć komputera po godzinie. Czyli krótko mówiąc, dopóki tego nie umiesz. Tylko to wszystko można się zdewaluować. To znaczy, jeżeli za często zaczynam mówić: nie radzisz sobie, to równie dobrze możemy doprowadzić sytuację jakby z obojętnienia, więc jedno czy drugie, jak mówiliśmy sobie, takie pytanie kiedy, to trzeba dobrze przemyśleć, jakby mieć w sobie taki bilans, w cudzysłowie, jakąś taką, mi się daje, dyscyplinę naszą dorosłych, że przykładowo, no nie więcej niż 10 uwag dziennie, prawda? W cudzysłowie. Przepraszam, 10 uwag dziennie to jest bardzo dużo. To jest drastycznie dużo. Drastycznie dużo. Ja bym powiedziała, jedna uwaga dziennie starczy. No, znam rodziców, którzy by powiedzieli, że to jest drastycznie mało. To może zachęcenia ludzi, którzy by żeby posłuchali konspektu, czy jak gdyby to nazwać, jak nazywacie to, co teraz robicie, że to jest co? Podcast. Podcast! Tak. Przepraszam, jesteś starej daty, ja tych nazw tak, nie pamiętam. Audycja podcast, radiowa wiele. Podcast. O pochwaleniu to ci tylko powiem taką rzecz, że mamy taką strukturę my wszyscy ludzie, że
na jedno zwrócenie uwagi. Jedno zwrócenie uwagi ma w zależności od naszego temperamentu i możliwości od 7 do 10% większą oddźwiękowość od pozytywnego. Czyli w ciągu dnia na jedno zwrócenie dziecku uwagę, ile pozytywnych komunikatów, żeby się tylko w poczuciu dziecka jego wartości zrównało? Od 7 do 10 pozytywnych informacji. Ale Mario, ale to żeby łatwo... się tylko w psychice dziecka wyrównało, jestem coś wart. Dlatego mówię o tym, jeden raz wystarczy. To jest dużo. Tak, bo wcale wystarczy, wiesz, mi się wydaje, że każdemu z nas tu i rozmawiających i słuchających wystarczy sobie wyobrazić, że ktoś nam powiedział w pracy jakąś uwagę, to jak przychodzi mi, jak było w pracy, to przychodzimy z brzmiącą. Chyba się coś zdewaluuje i tak ten ktoś, szef nam mówi ich 300 dziennie, w związku z tym nie zauważamy, że nam powiedział. Ale generalnie, jeżeli one rzeczywiście są jakimiś uwagami co do naszej pracy, czy tego, co robimy, uwagi dotyczy popraw się, albo pomyśl, zreflektuj się, czy mógłby zrobić to inaczej, liczy bardziej, to one bardzo mocno nam siedzą. I masz rację, czyli generalnie to jest bardzo ważne chyba, to co teraz jakby pada, że w kontekście jak, w jaki sposób, te kiedy oznacza bardzo rzadko. Taki jak tak mówisz, jak raz dziennie, albo zreflektować się, ile razy dziennie pochwaliłem swoje dziecko, o czym będziemy jeszcze sobie rozmawiać. Ja bym jeszcze dodała o tym, że powiedziałeś, że jak będziesz mówić, że nie radzisz sobie, że to też może się zdewaluować. Dlatego nie zostawiamy dziecka z tym stwierdzeniem, nie radzisz sobie. Jak ci mogę pomóc? W jaki sposób? Czego potrzebuję, żeby sobie lepiej radzić? Oczywiście, że nie zostawiamy dziecko z tym samym, ale wchodzimy z nim w dialog. Nie mówimy, to rób teraz tak i tak, to sobie będziesz lepiej radził. Nie, musimy wejść w dialog, bo dziecko musi być jakby też stwórcą tej swojej możliwości, tych swoich umiejętności. To wtedy one są jego umiejętnościami. On na nie zapracował, nie tylko zrobił, bo musi, tylko on chce. Czyli jakby to jest bardzo ważne, że nie radzisz sobie, ale co możemy zrobić razem w dialogu, albo ty sam powiedz, co potrzebujesz, czy ja w czym ci mogę pomóc, a jak ty sobie sam możesz z tym poradzić. Dlatego to jest ważne, że nie mówimy tylko, prawda, że sobie nie radzisz, ale również proponujemy i rozmawiamy z dzieckiem, ucząc jego szukać rozwiązań. Znaczy, jakby w tym, co mówisz, jest mi bardzo bliskie to, jakby dostrzeganie takiego potencjału w tym, że dobrze, że już mam zwrócić uwagę, tak jak mówiliśmy, jak, ale generalnie, że to zwrócenie uwagi jest takim trochę wyzwaniem, że my na tej bazie możemy o czymś ciekawym tak naprawdę pogadać lub coś fajnego zrobić. To jest taki challenge. Tak. Tak. To jest, mi się bardzo podobał kiedyś taka sytuacja, jak Mourinho, taki trener, jak trenował drużynę Chelsea, on mówi swoim zawodnikom, ponoć taka jest fama, że jak tracisz piłkę, to nie martw się tym, że straciłeś piłkę, tylko myśl o tym, że masz okazję, żeby ją odzyskać. I mi się to podobało w kontekście tych uwag. Po pierwsze, nikt nie chce za często tracić tej piłki, ale jeżeli już dzieje się coś, co mamy zwrócić uwagę, to potraktuj to jako nie tylko zwrócenie uwagi, żeby go tak naprostować w tym momencie, tylko to jest okazja do nawiązania jakiejś fajnej rozmowy na jakiś temat, relacji. Tak. I wtedy na to trzeba mieć czasu, więc nie mogę tych uwag zwracać tyle dziennie, bo też sam nie mam tyle czasu, żeby później to kontynuować. I siłą rzeczy, jeżeli ta uwaga ma się później przenieść na jakąś rozmowę, ona powinna być rzadsza, ale taka trochę głębsza. Więc dobrze wybrać jeszcze moment. Chcę powiedzieć, że jest taka pułapka, że rodzice jakby spotykają się z tym dzieckiem, bo wiesz, to ja ci poradzę, to ty jak będziesz robić tak i tak, to na pewno sobie będziesz lepiej radził z tym problemem. To musi dziecko brać w tym udział. Ono musi powiedzieć, to powiedz synku, jak uważasz? Ja ci mogę podpowiedzieć, jak ja to widzę, ale ważniejsze jest to, żebyś ty znalazł sposób dobry dla siebie, bo jak wiemy, że to się musi, żeby zostało później w mózgu, to musi być jego, on musi wierzyć, że mu to jest potrzebne na tu i teraz, na przetrwanie, na życie i tak dalej. Ta umiejętność, żeby została, prawda, żeby się zakotwiczyła w naszym mózgu, on musi być uczestnikiem, twórcą i w to wierzyć. No tak. Dlatego jest bardzo ważne, żeby
rodzic się nie zamieniał na pouczającego tylko i nauczyciela, tylko to dziecko ma mieć w tej rozmowie udział i musi czuć to, że on stworzył ten pomysł. Tak, ale mam wrażenie, że tu poruszyłaś taki temat jakby do kolejnego jakby podcastu, bo generalnie temat w ogóle, że nie może chodzić o rolę nauczyciela czy pouczającego, ale nie oszukujmy się, nauczyciel czy ktokolwiek pouczający, rodzic też jest pouczający, w ogóle powinien operować pytaniami, a nie odpowiedziami. Bo jakby, bo żyjemy w czasach, kiedy dostrzega się, że jak my sami sobie nie odpowiemy na pewne pytania, to nic z nas nie zadziała. Jakby to tak działa bardzo mocno w kontekście naszych podopiecznych. Tak. A my z kolei jesteśmy z pokoleń, które wyrastało, że rodzic ma, rodzic, nauczyciel wie i mi powie. Nawet jak się buntuje, jak to zlewam, to taka jego rola, on mi mówi. A tu raptem żyjemy w czasach, kiedy tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy się nauczyli operować pytaniami w kierunku naszych dzieci, czy naszych innych podopiecznych, uczniów. I to jest chyba też kawał roboty, jeżeli chodzi o uwagi, że powinniśmy myśleć o uwadze, zwracaniu uwagi w kontekście pytań, które powinniśmy mu zadać, a nie instrukcji, które powinniśmy podać. O ile mówimy o sytuacjach nienewralgicznych. Tak. Niebezpieczeństwo, bo ja lubię mówić o niebezpieczeństwach, żeby to nie było pytanie za każdym razem, jak dziecku się coś nie uda. Dlaczego to zrobiłeś? Nie, to zabójcze pytanie. Zabójcze, żeby czegoś takiego. Dlaczego to robisz? No, dlaczego? To jest zabójcze, bo w tym jest ocena. Jak jest ocena, dziecko odrzuci. Odrzuci albo zamieni w bunt, albo w złość, albo w wycofanie. Jak byś zamieniła to pytanie? Albo, co się stało? Co się stało? Że to, co zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś? Co takiego się dzieje, że potrzebujesz to robić? A czy możesz to zamienić na coś innego? Jakby to są te pytania, które zadajesz, żeby dziecko na nie odpowiadało, żeby ono samo się zastanawiało, czemu on to robi, po co on to robi, co mu to daje. Jakby on jeszcze tych pytań nie zna. Później jak już jest starszy, trochę już zna te pytania, to sam zaczyna opowiadać. No tak, zgodzę się, choć porozmawiamy o tym. Bo ja i już zaczynam. Tak, bo co się wydarzyło, co zrobiłeś, jest pytanie o to, co się stało, a nie o ciebie, a dlaczego ty to zrobiłeś. To znaczy, że ty zrobiłeś coś, z czego musisz się wytłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś. Ale wiesz, mam nadzieję, że jakby ta rozmowa, jakby ten podcast jakby nas uwrażliwi na pytania, bo mi się wydaje, że to nie jest kwestia mody, ale jakby takiego poszukiwania jakby sedna po pierwsze relacji i takiego szacunku do tego i świadomości i wiedzy, że tak naprawdę albo się coś wydarzy w naszych głowach i my to zrobimy, to co Maria Montessori często mówiła, pomóż mi zrobić to samemu. Pytania pomagają temu, żebyś ty zrobił to samemu, oczywiście, a nie żebyś ty realizował ciągle receptę, którą ci podam, prawda? Tak. A z kolei recept to my mamy, a szczególnie jak nauczy... No bo to jest, patrz, ale kiedy to jest rewolucyjne w kontekście nauczyciela, przecież my jako nauczyciele wychowujemy się i przygotowani jesteśmy do tego, żeby być przy tablicy i mówić jak jest. Tak. Jak ktoś nam powie, że teraz mamy, nie wiem, zmienić nasz sposób działania, żeby zadawać pytania, no nie no, chwila, to jest coś... To jest bardzo trudne tak mentalnie zmienić pozycję. Rodzica też. No myślę, że te dwie metody też można połączyć. Ja nie wiem, bo można i przekazać wiedzę i zadawać pytania, uruchamiając myślenie dziecka, tak? W ogóle, żeby on nie był bierny. Tak, w tym, tak, że ja no tak, bo tu wchodzimy trochę na inne etap, bo tu jesteśmy na etapie zwracania uwagi dotyczącej emocji i wychowania, a co innego jest kwestia samego metodyki nauczania czegoś, gdzie te pytania też są jakby istotne, ale one w jakiejś mierze tak bardziej uruchamiają myślenie, a nie oceniają ciągle ucznia. Marysiu, mam nadzieję, że po tym naszym podcaście będziemy bardziej zwracali uwagę, jak, kiedy zwracamy uwagę naszym dzieciom. Czy chciałbyś tak jeszcze na zakończenie podsumować te uwagi? Masz jakąś taką myśl, którą chciałbyś się podzielić? Ja oczywiście zachęcam zdecydowanie, żeby rodzice się nauczyli. Uważam, że to jest jedna z najcenniejszych umiejętności rodziców, czyli żeby się nauczyli tak chwalić, co nie jest wcale łatwe, żeby dzieci chciały. Ale o tym opowiemy w następnym podcaście. Innym razem, oczywiście. Innym razem. Super. Mario, można wcale nie pouczać, wystarczy chwalić i też można to osiągnąć. No to już przebieram nogami na nasze następne spotkanie. Mario, bardzo ci dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję tobie, dziękuję wszystkim nas słuchającym. Ola i Marcin Sawicy, jak tradycyjnie zachęcają do posłuchania kolejnych naszych podcastów, ale także za zajrzenia na portal Edukacja Można Inaczej. Dziękujemy bardzo.